Cześć, dzisiaj mój drugi dzień pobytu w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie. I jeszcze chciałem się z Wami podzielić takimi kilkoma drobnymi rzeczami. Tak, po pierwsze, dzisiaj miałem tomografię komputerową i tak jak zawsze taką tomografię aorty piersiowej i brzusznej w moim przypadku zajmowała około 45 minut, więc i tyle leżałem na stole. To dzisiaj o dziwo trwało to krócej. Leżałem na stole w tomografii około 10 minut, więc bardzo szybko. Nawet nie zdążyły mnie zaboleć plecy, tak jak zawsze. I no właśnie dość sprawnie to wszystko poszło. Druga rzecz, chciałbym Wam polecić jedną taką sprawę do rozwagi. Dzisiaj założyłem naszą koszulkę firmową stowarzyszenia. I muszę Wam powiedzieć, że w przypadku pobytu w szpitalu czy w jakiejś wizyty kontrolnej to jest chyba dobry pomysł, bo wtedy wszyscy lekarze, pielęgniarki widzą, że jestem ze stowarzyszenia, że prawdopodobnie mam Marfana albo że mam Marfana, więc to jeżeli jeszcze nie macie takich koszulek, to możecie kupić takie koszulki w naszym sklepie. Link wrzucę jeszcze w opisie. No i tak, i chyba na razie to tyle. Jutro mam nadzieję, że mnie wypuszczą i będę czekał tylko teraz na opis tomografii. Liczę na to, że w przyszłym tygodniu będę miał ten opis, ale w dzisiejszym świecie wszystko jest możliwe, więc może nawet być tak, że będę musiał poczekać kilka tygodni. A jeszcze chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, którą zauważyłem zmianę względem ostatniego mojego pobytu, to wydaje mi się, że jest więcej takich automatów i maszyn, gdzie można sobie kupić napoje. Jak zwykle też nic nie zmieniło, słodyczy nie można kupić, ale można kupić w kilku miejscach kawę, herbatę i wodę, jakieś tam chyba soki. I nawet w jednym automacie są gumy do rzucia, czego wcześniej nie było, więc też taka jeszcze drobna zmiana może komuś z Was się przyda. Dzięki i do zobaczenia. I jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się, że się zmieniła. To wydaje mi się, że jest lepsze jedzenie w Instytucie Kardiologii. Dzisiaj na obiad dostałem więc dużo warzyw, duży kawałek mięsa, więc coś się zmienia, może na lepsze.